dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy nie tylko z tego powodu, że to premiera spektaklu, że to premiera koncertu, ale również dlatego, że o takim wydarzeniu jak wojna możemy mówić w czasie przeszłym, że o takim wydarzeniu jak wojna możemy mówić poprzez sztukę. Że o takim wydarzeniu jak wojna mogą mówić te osoby, które o wojnie tylko i wyłącznie słyszały, nie dotknęły jej. To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o temat wojenny, to tak naprawdę on nie wyszedł ode mnie, tylko wyszedł właśnie od dzieci i wyszedł w momencie, kiedy zaczął się konflikt na Majdanie w zeszłym roku. I wtedy właśnie zaczęły dzieci same w trakcie improwizacji robić o wojnie współczesnej, o tym, co się dzieje na Ukrainie i na Rosji, i w Rosji. A później urodził się jakby pomysł, żeby właśnie zrobić obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. No i wtedy został znaleziony tekst, dzieci go przeczytały, stwierdziły, że bardzo dobrze jest ukazany, bo on nie jest ukazany w żaden sposób ani smutny, ani przerażający, tylko właśnie z perspektywy dziecięcej czy młodego człowieka. I to one w dużej mierze też wybrały jakby teksty dokładnie, które chcą jakby w spektaklu mówić. Nad morza, nisko nad ziemią leci niemiecki samolot! Ale ja już na niego czekam! Kiedy jest nisko nad ziemią, zrywam się i rzucam w niego pociskiem! Kulka rozbija mu się na pancerzu, piasek wpada do silnika, silnik zaczyna się krztusić, samolot traci wysokość. Uderza prosto o ziemię i bum! Jak połączyć tematy historyczne z artystyką? No właśnie w taki sposób, jak widzieliśmy. I niezależnie od tego, czy jest to dziedzina teatru, czy to jest muzyka, czy jest to plastyka, to tak naprawdę każdy temat można ująć w różny sposób, bardzo ciekawy. I w ten sposób jakby dać swój głos, jakiś fragment siebie po prostu wyrazić jakby poprzez sztukę i zabrać swój głos na temat historii, czy polityki, czy ważnych rzeczy, które nas otaczają. Napisała na tablicy SOS, głupi pies. Tam go nie ma, a tu jest. Padła bomba do piwnicy. Napisała na tablicy SOS, głupi pies. Tam go nie ma, a tu jest. Potem samoloty robiły się coraz większe i większe. W wielkich brzuchach miały pełno bomb, które spuszczały na miasto ze świstem. Jak się czułaś, wystawiając tak poważny temat w przedstawieniu? Nasza instruktorka, pani Ania, mówi, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumiały, więc... No myślę, że też, że nam też trudno jest zrozumieć to, co działo się dla nas stosunkowo dawno temu. A czy przedstawienie jakby przybliżyło ci historię tą dawną wojny? Teraz mogę zrozumieć, jak oni się czuli w czasie tej wojny. Byli króli, królowa, słychać już pomruk wozu z białą gwiazdą w kole. Pewnie niedługo nasi się tam za zakrętu wyłonią.
pomagało przy doborze repertuaru do tak ciężkiej tematyki? Żeby był zróżnicowany. Żeby był zróżnicowany i żeby pochodził z różnych okresów historycznych. Żeby tam były zarówno piosenki współczesne, jak i te pisane w czasie wojny. Czy jako osoba pracująca z dziećmi uważa pan, że młodzież w dzisiejszych czasach jest w stanie poważnie potraktować taki temat? Ja myślę, że to dużo zależy od rodziców, od wychowawców, od autorytetu, można też powiedzieć, które gdzieś młodzież szuka w tym wieku. I to jest właśnie zadanie przede wszystkim dorosłych, żeby mówić o tych wydarzeniach, które miały miejsce, ale też żeby przestrzegać młodzież o skutkach, jakie mogą nieść właśnie zło, nietolerancja, egoizm, to co gdzieś nas wszystkich otacza. Czy po 70 latach od wojny młodzież jest w stanie zaangażować się w tak odległy im temat, znany im tylko z lekcji historii? Myślę, że po tym, jak emocjonalnie był spektakl wykonany, jak emocjonalnie koncert był wykonany, mogę z całą świadomością i pewnością powiedzieć, że tak. A jaka jest pani opinia, doznanie jakby po koncercie? I po koncercie, i po spektaklu. Ja generalnie sztukę odbieram bardzo emocjonalnie i uważam, że właśnie po to jest sztuka, żeby budziła w nas niesamowite emocje. Także ja dzisiejszego wieczoru przeżyłam cudowne artystyczne chwile.